Witam wszystkich, jak widzicie JZ dalej siedzi w budzie Nie ma zbytnie zainteresowania motorem Więc póki co projekt no, jest w jakim stopniu jakim jest No tak jak mówiłem, póki się nie sprzedaje JZ nie ma, nie ma budżetu na, na swapowanie czegokolwiek I teraz jest pytanie co robić Kurde są tam jakieś propozycje w komentarzach, żeby spróbować zrobić jakąś rzutkę na, na motor, na taki swap. Z jednej strony nie chciałbym tego robić, no bo są ludzie, którzy bardziej potrzebują pieniędzy na życie czy na yy, ważniejsze rzeczy niż ja, na jakieś moje te chore projekty. A z drugiej strony chciałbym coś takiego zrobić, w sensie swapa na taki motor. Yy, I miałoby to być na zasadzie, że Zrzutka na motor, ale w ramach tego nagrałbym całą serię filmów, co się z tym wiąże, jak, jak, jak wygląda swap takiego motora, jakie są problemy przy takich swapach, co trzeba zrobić, żeby wsadzić taki motor. I nie wiem, zastanawiam się, może faktycznie spróbujemy, zobaczymy. Jeśli, jeśli będzie zainteresowanie, jeśli będzie kasa, to możemy spróbować to zrobić. Bo nie wiem czy zauważyliście, ale u mnie na kanale nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych lokowań produktu ani tym podobnych rzeczy, więc ja tak naprawdę nie mam żadnych korzyści, yy, jeśli chodzi o nagrywanie filmów na YouTube'a i wrzucanie ich. Wszystko co robię robię za swoje pieniądze i, i tak naprawdę to dla mnie jest tylko zajawka to, że, wrzucam, że nagrywam to wszystko i wrzucam, żebyście i wy zobaczyli co robię także no. każdy kto siedzi w motoryzacji to wie ile to wszystko kosztuje, więc jak chcecie zobaczyć jeszcze raz to wszystko od kuchni, jak swapuje taki motor no to musicie mi w tym pomóc bo sam, sam na pewno tego finansowo nie ogarnę nie byłoby to V12 z Mercedesa, tak jak sobie to umyślałem, bo zwyczajnie ten motor jest za długi. On jest dłuższy o prawie 18 cm od JZ. A, a nie chciałbym ciąć ściany grodziowej w tym aucie, ale uparłem się na 12 cylindrów, więc. Takowy motor by wpadł, tylko nie w układzie V12, tylko v 12 I teraz jest temat taki, że Audi ma taki silnik v 12 wolnosący, on ma 450 koni. Aczkolwiek ja chciałbym od razu coś turbo doładowanego, więc w grę wchodziłby nie Audi, tylko Bentley, bo Bentley miał ten, ten sam motor, tylko w, wtedy jest Twin Turbo ten motor. I takiego właśnie V12 Twin Turbo chciałbym tu wrzucić. Było dużo propozycji też odnośnie motorów. Żadne diesle nie wchodzą w grę, bo no, nie chciałbym na projekt y, auta z dieslem. A wszystkie te, te silniki M. Y, z powerów, te V10 czy z Audi RS-ów też są fajne motory, tylko że to są wszystko TFSI, więc to by było bardziej problematyczne, jeśli chodzi o. Owsadzenie. A ten W12 jest jeszcze na normalny, na zwykłym wtrysku. Co prawda jest tam dwie przepustnice, cztery zmienne fazy rozrządu, ale myślę, że to byśmy ugryźli, bo rozmawiałem już na ten temat z Lamikiem, więc temat byłby taki, że albo dwa bleki i byłoby to sterowanie jako dwa osobne silniki, albo coś. Jakiś inny sterownik, typu taki, generalnie taki, żeby obsłużył jeden sterownik y, te wszystkie cylindry, niby tam rozmawiałem też ze znajomym z Mastera, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo też już tam projektują jakiś taki sterownik, który by to obsłużył. No ale to wszystko jest na razie gdybanie. No, póki co, y, co mogę powiedzieć, no. Y, nie ma za bardzo innej alternatywy, no bo mówię, ja też mam swoje życie i nie mam tak kasy, żeby tak wywalić na, na, od razu na taki motor. Spodziewałem się szczerze powiedziawszy, że nie będzie problemu ze sprzedaniem JZ-a, bo te ceny teraz tych odzetów są astronomiczne. No aczkolwiek no jest jak jest. No. Także zrobiłem tą zrzutkę całą, założyłem zrzutkę. Link będziecie mieli pod filmem w opisie i zobaczymy. No jak się nazbiera jakiś budżet, no to zaczniemy coś działać. Jeśli nie, no to wtedy się będziemy zastanawiać, co z tym fantem yy, dalej robić. Bo jeszcze temat był taki, że jakby się udało. Yy, Nazbierać kasę na tego W12 i JZ by został, nie musiałbym go sprzedawać, to moglibyśmy go wykorzystać do innego projektu, nawet powiedzmy do Sierry, do, do wrzucić takiego 2JZ z 8HP. No, i o tym też by można było nagrać jakąś tam serię odcinków. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, na obecną chwilę zobaczymy, co, co przyniesie los. Co, co w sumie wy jako widzowie pokażecie. W takim sensie, czy, czy będzie na tyle zainteresowanie moim pomysłem. Także czekam na komentarze i czekam na rozwój sytuacji.